Michał walczy szybko nogami. Jak forma przed twoim pojedynkiem? Paweł? Forma bardzo dobra. Przygotowaliśmy bardzo. Bardzo ciężko trenowaliśmy z Piotrkiem Wilczewskim. Mój trener od przygotowania fizycznego, Michał Bajan, Biaktyw, także zrobił świetną robotę. Wszystko fajnie zagrało. Teraz ten ostatni tydzień naprawdę wypocząłem, złapałem świeżość i czuję się gotowy na jutro. Jak czasu trwał obóz w Dzierżoniowie? Ponad 3 tygodni, ale wcześniej zacząłem w sumie trenować w Zielonej Górze. Także pełne 8 tygodni mocnych treningów, a tak naprawdę wracam po tygodniu, półtora może wolnego po ostatniej walce, ponieważ ostatnia walka była 22 grudnia. Dzięki. Dziękuję. Znacie się z Piotrkiem Wilczewskim długo. Jak te przygotowania wyglądały tak pod kątem nowego jakby trenera, którego doskonale już znacie się od dawna. I Dzierżoniów, ta salka malutka, ten pokoik, jak to wyglądało? Myślę, że wróciłem znowu na właściwy tor. Wszystko świetnie zagrało, naprawdę była chemia i rozumieliśmy się w 100%. Zresztą możecie zapytać Piotrka jak trenowaliśmy. Także mieliśmy cały czas plan i mamy plan na tą walkę od początku, realizowaliśmy go. Dodatkowo Michał Bajan z Biaktyw Studio w Zielonej Górze, on podsyła mi plan swój treningowy, jeśli chodzi o przygotowania fizyczne, także wszystko mega zagrało. Ostatni tydzień teraz łapałem świeżość i jestem gotowy na jutro pokazać dobry boks i na pewno będzie show. Powodzenia życzę i pogadamy jutro. Tak jest, dziękuję bardzo, pozdrawiam wszystkich, dziękuję swoim kibicom i sponsorom.